witę Was w Alpingwin. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że o tych zawodach w Polsce Steel Timber Sports dowiedziałem się bardzo późno, ponieważ w piątek, dzień wcześniej, czyli 20 maja. Także miałem zbyt mało czasu, żeby tam w ogóle napisać do nich maila, czy chociażby mnie wpuścili jako reportera za płot, żeby mógł sobie nagrać jakiś materiał trochę wyższej jakości. I niestety relacje nagrywałem w zapłotku, tak jak wszyscy widzowie, czy tam turyści. Przerwie jakoś chyba przed półfinałem przeszedł obok mnie jakiś dziadek z takim krążkiem odciętego drewna z podpisami dwóch zawodników. To mnie zaintrygowało. Skoro dają podpisy, to czemu nie? W sumie nigdy po żaden autograf chyba nie poszedłem do żadnej osoby. A tutaj myślę sobie, kurczę, zawodnicy zawodów drwali. To mogą być ciekawi ludzie. Może są też zainteresowani siekierami tak jak ja, a nie tylko samymi, powiedzmy, zawodami jako konkurencjami sportowymi. No i podszedłem do ochroniarza, mówię, panie, chciałbym autograf jakiegoś zawodnika. Mówi, którego? Tak patrzę za ten płot, no widzę jednego. Takiego najmłodszego, Szymona Grunwalda, który, jak się okazało, podczas tych zawodów pobił rekord świata w single back, czyli to jest cięcie piłą ręczną, jednoosobową. Podpisał mi się tutaj na Żeleźcu. Po tym od razu sobie pomyślałem, kurczę, z jednej strony fajnie, z drugiej średnio, bo już głupio będzie mi tej siekiery używać, ponieważ no, autograf się od razu zetrze. Dlatego kolejnym już mówiłem, żeby się podpisali na trzonku, no ale ostatecznie i tak tej siekiery używać nie będę. Poleci ona na półkę, no i będzie sobie tam leżeć. Także przeprofilowanie szlifu, czy tam podpolerowanie całości już mnie nie dotyczy, bo po prostu tej siekiery używać nie będę, żeby tych autografów nie zetrzeć. No i właśnie, jak ten młody człowiek udzielał mi tego autografu, to chyba największy zawodnik, który tam był, podszedł i mówi, a ja cię skądś znam. Od razu mi się zrobiło oczywiście miło, bo powiedziałem, mam nadzieję, że z YouTube'a, czyli że w miarę pozytywnie. No i się okazało, że był to zawodnik, który parę lat temu sprzedał mi jedną ze swoich siekier zawodniczych. To była właśnie siekiera Tuatahi, o której nagrałem chyba dwa filmy, która miała, powiedzmy, trzonek za długi w stosunku do tych używanych na prawdziwych zawodach. Przynajmniej dla mnie, dla człowieka moich gabarytów, ale nawet i on, jak potem pokazał mi kolekcję swoich siekier, których używa na zawodach, one trzonki miały krótsze nawet o parę centymetrów od tego mojego jerseya. Także jeśli chodzi o precyzję, no to krótszy trzonek daje dużo większą oczywiście. Może i dlatego też, jeśli chodzi o tą siekierę Tuatahi, bardzo niewprawnie szło mi jej testowanie, ponieważ no była bardzo nieporęczna dla mnie. Ta siekiera, którą od niego kupiłem, miała tutaj na końcu trzonka napis PW markerem i myślałem, że to są inicjały zawodnika, dlatego jakby go w ogóle nie skojarzyłem, ale się okazało, że to przyszło w takim stanie, a więc tamten trzonek był oryginalny, na tamtej siekierze nie był dorabiany. Prawdopodobnie to jest, nie wiem, mogą to być inicjały gościa od kontroli jakości albo stolarza, który te trzonki tam u nich w fabryce robi. Suma summarum, sam Krzysztof Słoń-Majewski, czyli właśnie ta osoba, od której kupiłem parę lat temu siekierę, też udzieliła mi autografu tutaj. Może przejdźmy na lewą, tutaj mam też autograf Marcina Dubickiego, Michała Dubickiego, który wygrał te zawody w Sycowie, oraz Jacka Grunwalda, czyli ojca tego oto chłopaka, który radzi sobie nieźle, skoro już tam rekordy ustanawia w wieku 16 lat. Także niestety więcej autografów nie dostałem. Nie chciałem się tam jakoś pchać specjalnie na chama. Niemniej jednak kilka autografów od ludzi, którzy konkurują na całym świecie, to już jest, jak dla mnie, nie lada gratka. Tym bardziej, że właśnie z panem Słoniem Majewskim miałem okazję zamienić parę słów. Wymienić się paroma spostrzeżeniami, także było to rzeczywiście fajne i ciekawe doświadczenie dla mnie. Pierwsze co powiedział, jak mu pokazałem tą siekierę, to wyśmiał mnie za te szlify, no i ma trochę rację. Zwrócił uwagę na to, że w tych miejscach ta siekiera będzie rozłupywać drewno, a nie wcinać się głęboko. No i rzeczywiście tak jest, ma rację, no ale żeby zachować wytrzymałość tej siekiery, też nie chciałem jej przeprofilowywać całkowicie. Druga sprawa, ona też już jest dość cienka, a to jest moja uniwersalna siekiera leśna, więc rąbałem nią i miękkie drewno, i twarde, sękate. Także chciałem, aby ta krawędź nocna była wytrzymała, żeby nawet przy uderzeniu w jakiś kamień czy coś ta siekiera uszkodziła się tylko w takim stanie, który umożliwiałby jej stosunkowo łatwą naprawę, na przykład przy użyciu pilnika. Także w tym momencie ta siekiera ląduje na półkę i szukam dla niej zamiennika. Możliwe, że zostanie nią wzór Kentucky, który niedługo będę recenzował, ponieważ jest podobnie ładny, ma tutaj takie nauszniki trójkątne, a jednocześnie jest
no może porównywalnie lepiej wyszlifowany, ponieważ tutaj grubszy ma klin, ale szlify ma wyższe, a więc może nawet lepiej rąbać od tej tutaj siekiery. Niestety też jest lżejszy, ponieważ no nie ma tam takiego stalowego klina jak tu. No ale zobaczę, może jeszcze sobie sprowadzę takiego właśnie jersey'a albo coś w ten deseń, coś właśnie cięższego. Niemniej jednak bardzo pozytywnie byłem zaskoczony, ponieważ po całej imprezie, jak tam poszedłem do zawodników po autografy, to tak nie wiedziałem, czego się spodziewać. Czy któryś mnie rozpozna z YouTube'a, czy sobie pomyśli, że to jest jakiś tam gość, który nagrywa filmy, ale w ogóle pojęcia nie ma, bo my tutaj startujemy w zawodach światowych, a on tam sobie rąbie drewno w lesie, jak jakiś ciołek. Nic takiego, o dziwo, mnie nie spotkało. Parę osób rzeczywiście mnie rozpoznało, ale raczej z uśmiechem, raczej z pozytywnym nastawieniem. Nie zauważyłem u tych zawodników jakiegoś wybujałego ego. Także mimo to, że to są zawodnicy światowej sławy, nie zauważyłem u nich żadnej pychy. Ja też muszę przyznać, że pojechałem tam na szybko, także po prostu tą siekierę miałem w aucie. No miałem jeszcze taką małą szwedzką, ale tamta jest bardzo użytkowa, wożę ją w aucie non-stop i dość często jej używam, także stwierdziłem, że wolę już mieć coś fajnego na autografy. No i niech to będzie jedna z moich ulubionych siekier, czyli właśnie zabytkowy amerykański jersey. No, was zapraszam do oglądania relacji z zawodów, mam nadzieję, że wam się spodoba. Cała trójka reprezentuje województwo pomorskie. Panowie pochodzą z Połczyna i reprezentują także OSP Połczyno. A o Jacku Grunwaldzie możemy powiedzieć tyle, że jest mistrzem Polski. Jest drużynowym wicemistrzem świata w roku 2017. Zwycięzcą takich zawodów Polish Trophy w 2018 roku. Zapraszamy teraz na scenę. Panie Marszu, Jacek, chodź tutaj do przodu troszkę. Ja muszę powiedzieć, proszę Państwa, że jest to jest również gwiazda w występie Mam Talent. To był nasz prowadzący, nie wiem czy pamiętacie. Było takie występy właśnie typer sportowców w Mam Talent. I to właśnie Jacek. Powiedz, jak to było na tej scenie wtedy w Poznaniu? Bardzo fajnie. No jak zwykle Jacek, niewiele mówi, ale za to fajny uśmiech. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy na scenę Marcina Dargę ze Starzyna koło Pucka, województwo pomorskie, 32 lata. Marcin będzie nas reprezentował w przyszłą sobotę podczas zawodów World Trophy, czyli ten sam format, ale tam zmierzą się najlepsi zawodnicy z całego świata. Jednym z nich będzie właśnie kolega Darga, który tutaj w tej chwili wszedł na scenę. Zapraszamy Eryka Fajtera, lat 26, w zeszłym roku jeszcze startował jako junior, teraz wystartuje jako senior w naszych zawodach dzisiejszych. Karol Górski, lat 37, a jeszcze dodam Eryk Fajter, województwo dolnośląskie, czyli tutaj od Państwa OSP Wójcice. Karol Górski, brawa za zawodnika, prosimy. Województwo mazowieckie. Arkadiusz Drozdek, nasz najbardziej utytułowany zawodnik, 10-krotny mistrz Polski. Wicemistrz świata z roku 2017. Arek przyjechał z Zielonej Góry do nas. No i Arek aspiruje oczywiście do mistera Polski, dlatego zrzucił wagę ostatnimi czasy. Ogromne brawa dla tego zawodnika. I teraz mamy kolejną grupę trzech braci. Zaczniemy od Kamila Dubickiego. Ogromne brawa, proszę Państwa! Można powiedzieć, że tutaj właśnie stąd pochodzi, z okolic. W tej chwili reprezentuje OSP Drołtowice. Ma lat 27. Jest mistrzem Polski Ruki, czyli juniorów z roku 2020. A w roku 2021 w Mistrzostwach Polski zajął piąte miejsce. I to był właśnie, proszę Państwa, ten przeskok niesamowity, kiedy młody Dubicki startował w 2020. Ja zobaczyłem, ponieważ z tymi zawodnikami żyję od ponad, współpracuję, może tak należy powiedzieć, od kilkunastu lat. Zobaczyłem takiego chudego chłopaczka, mówię, tak sobie pomyślałem, chłopie, co ty szukasz w tych zawodach? Jak wystarczy patrzeć, za rok patrzę na tabelę końcową i wiedziałem, czy ja wierzę, że ten właśnie Dubicki jest piąty. Ten Dubicki, ogromne brawa dla niego. Jest ogień! A ten człowiek, który do Państwa mówi, to pan Wiesław Golański z Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnej, który jest z Timber Sportem od samego początku i nam na pewno dzisiaj dużo opowie na ten temat. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz na scenę Tomasza Kowola z Radawia koło Olesna.
Tomasz przyjechał z województwa opolskiego, ma 37 lat. Co ciekawe, bierze także udział w mistrzostwach Polski drwali, takich tradycyjnych drwali. Konkurencja podobna, bo też z użyciem drewna, ale konkurencje są zupełnie inne podczas tych zawodów. Tomek był brązowym medalistą mistrzostw Polski drwali w 2017 roku. Teraz poproszę na scenę Artura Krupińskiego z Tarnowskich Gór, województwo śląskie. Ogromne brawa! Lat 35, zajął 7 miejsce w ostatnich mistrzostwach Polski, uczestniczył w mistrzostwach świata w drużynie naszej i reprezentuje Artur OSP Pniowiec. Kolejnym zawodnikiem będzie Krzysztof Majewski. O, to jest jeden z najstarszych. Także województwo dolnośląskie. Województwo dolnośląskie jest bardzo mocno reprezentowane. Krzysztof przyjechał z Rokitek, ma lat 45. Wielokrotnie uczestniczył w drużynowych mistrzostwach świata Steel Timber Sports, a w roku 2018 zajął 4. miejsce w mistrzostwach Polski. Jest uznawany wśród zawodników za największego zgrywca. Brawo dla Krzysia. I wracamy znowu do panów Dubickich. Teraz zapraszam na scenę Marcina Dubickiego. 43 lata. Także pochodzi stąd, województwo dolnośląskie. Marcin reprezentuje OSP Syców. Ogromne brawa. I zajął 4. miejsce w ostatnich mistrzostwach Polski. Dasz radę. Krystian Kaczmarek. Województwo wielkopolskie, Ostoje. 34 lata, już 10 lat temu zdobył tytuł mistrza Polski, także wtedy miał zaledwie 24 lata, zwyciężył w zawodach Lions Trophy 2017. Krystian jest drużynowym wicemistrzem świata sprzed 5 lat i aktualnym wicemistrzem Polski. Witamy Krystiana. I ostatniego zawodnika, który startuje dzisiaj w zawodach, a może zanim ostatniego, to jeszcze mamy jednego rezerwowego. Zapraszamy też na scenę Sebastiana Staroszczyka, który jest z nami, reprezentuje województwo pomorskie OSP Czeczewo, 33 lata. Gdyby ktoś nie dojechał, wtedy byście Państwo mogli podziwiać Sebastiana Staroszczyka, ale w związku z tym, że wszyscy dopisali w 100%, to Sebastian będzie zagrzewał dzisiaj kolegów do walki. A teraz na scenę aktualnie najlepszy polski zawodnik, Michał Dubicki, Konary koło Rabicza. Michał ma 41 lat, zwyciężył w Lions Trophy w 2019 roku, czyli prawie zaraz na początku, jak rozpoczął swoje przygodę ze Steel Timber Sport. Zwyciężył w European Trophy 2019, 4. miejsce zajął w Champions Trophy 2019. W Mistrzostwach Europy 2020 zwyciężył, został mistrzem Europy i w przyszłą sobotę będzie Polskę reprezentował na zawodach World Trophy w Wiedniu. Mamy tam dwóch. Proszę Państwa, ogromne brawa! Poprosimy na scenę dwóch sędziów teraz, którzy przyjechali do nas z Holandii dalekiej. To Bart i Siul Jansen. Zapraszam panowie. Zapraszam. Bart Jansen także jest z nami od samego początku. Będzie dbał o to, żeby rywalizacja przebiegała zgodnie z regulaminem, żeby wszyscy startowali fair i żebyśmy mogli wszyscy oglądać zawody stojące na jak najwyższym poziomie. Proszę Państwa, trzeba dodać, że Bart Jansen jest naprawdę fantastycznym sędzią. Myśmy wczoraj na odprawie bardzo długo dyskutowali, ponieważ jest to bardzo liberalny sędzia. To znaczy on naprawdę kara zawodnika wtedy, kiedy jest to ewidentne przewinienie. Są różni sędziowie, którzy potrafią przy konkurencji w takich normalnych zawodach skaczącej deski każą zejść zawodnikowi z deski i naciąć nową kieszeń. Bart Jansen jest naprawdę takim sędzią, który pozwala do naprawdę ostatniego momentu ryzyka zawodnikowi startować. Uważam, że naprawdę należą się od Państwa dla tego sędziego ogromne brawa. Bart Jansen! A ja już wspomniałem, że są z nami dwaj panowie, to pan dyrektor zarządu głównego SP, pan Wiesław Golański. Natomiast podczas pierwszej konkurencji o nazwie Steel Foxhole zawodnicy będą używać tradycyjnej pilarki spalinowej. Jest to tradycyjny model pilarki oznaczony symbolem 661CM o mocy 7,3 koni mechanicznych. Jedna z najmocniejszych pilarek Steel.
zawodnicy rozgrzeją silniki pilarek, odłożą te pilarki na miejsce, a następnie będą czekać po rozgrzaniu pilarek, będą czekać na sygnał dany przez sędziego, że mogą rozpocząć zawody. I wtedy jak najszybciej muszą taką pilarkę wziąć do ręki i odciąć jeden krążek drewna. Gentlemen, warm up yourself. Komenda została wydana w języku angielskim. A Państwo, jeżeli chcecie śledzić w telefonach komórkowych zawody, to też można to zrobić. Athletes ready! Stand to your timber. 3, 2, 1, go! I widzicie Państwo, pierwsza konkurencja została wykonana, kłoda została odcięta i zawodnicy natychmiast pobiegli do leżących kłód drewna. Ta konkurencja nosi nazwę Underhand Chop. Zawodnik stojąc w rozkroku na leżącej kłodzie drewna o średnicy 28 cm stara się w jak najkrótszym czasie przerąbać ją uderzeniami siekiery. W tej konkurencji oprócz siły decyduje też odpowiednia technika. Po przerąbaniu kłody do połowy zawodnik odwraca się, a obrót ten powinien być wykonany maksymalnie płynnie i połączony z następnym uderzeniem siekiery. Jak widzimy, zawodnik na stanowisku numer 1, Kamil Dubiński, uporał się z tą konkurencją i już właśnie w tej chwili przeciął kłodę przy użyciu kły single back i zaczyna ostatnią konkurencję o nazwie standing block chop. Jeszcze dodam tylko, że zawodnicy mają 2 minuty na wykonanie tych 4 konkurencji. To jest taki czas, który umożliwia im sklasyfikowanie w rywalizacji. Karol Górski na stanowisku numer 2 rozpoczął pracę piłą single back, a Kamil stara się, o właśnie, w tym momencie zakończył rywalizację. I uzyskał nieoficjalny czas minuta 28 sekund 62 setne. Natomiast Państwo będziecie mogli, korzystając ze swoich telefonów komórkowych, wejść na stronę pod tytułem live.stil-timbersport.com i też te wyniki będziecie mogli śledzić na żywo, bo nie ukrywam, że mamy tutaj taką technologię, że te wyniki mogą być jeszcze sprawdzone ponownie, ale w tym momencie na stanowisku numer 2 minęły 2 minuty, sędzia ogłosi w tej chwili wyniki. Ok, ladies and gentlemen, stand A, it's ok, stand B, DQ, overtime. Czyli... Athletes ready! Stand to your timber! 3, 2, 1, go! Tak jak wspomnieliśmy, stanowisko numer 1 Krystian Kaczmarek, stanowisko numer 2 Marcin Dubicki. Prosimy o doping, proszę Państwa, oklaski dla zawodników. Oni są tu dla Was, a Wy jesteście dla nich, żeby im pomóc. Macie swojego zawodnika i najbardziej utytułowanego, jednym z najbardziej utytułowanych, Krystiana Kaczmarka na stanowisku numer 1. Ale, zawodnicy, ale doping, proszę Państwa, ale! I tak jak wspomnieliśmy tutaj, nie jest najważniejsze zwycięstwo, najważniejsze jest uzyskanie najlepszego czasu właśnie po to, żeby zakwalifikować się do tej ósemki najlepszych, zakwalifikować się do ćwierćfinału. To jest konkurencja ulubiona Krystiana Kaczmarka z Team Dubak. Zobaczymy, czy uda się nadgonić stratę, którą podniósł.
Tutaj na stanowisku numer 2 Marcin kilka uderzeń siekierą zaliczył w konkurencji Standing Block Chop. Ale panowie! Ale idziecie na całość! To już jest końcówka! To już jest końcówka! To może być najlepszy wynik dzisiejszego dnia. Krystian Marcin, ale! Marcin, Krystian, ale końcóweczka! Końcóweczka, ale! Krystian, idziesz do końca! Idziesz do końca, Krystian! Ale jeszcze dwa cięcia co najmniej, Krystian! Jeszcze raz mocno! Ale! Dobra, okej! Okay. Wielkie brawa dla obu zawodników, ale tutaj widzicie, sędzia rzucił taką żółty woreczek, co oznacza, że będzie miał uwagę dla którego z zawodników. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Jeszcze wracając do tematu dyskwalifikacji, o czym mówiliśmy, proszę zauważyć, że zawodnicy podczas cięcia tej pierwszej kłody mają ochronniki słuchu, okulary ochronne. Gdyby o nich zapomnieli, to też skutkowałoby dyskwalifikacją. Proszę zobaczyć, w jakim tempie obaj zawodnicy te kłody przerąbują teraz. Mamy dopiero 27 sekund, a zaraz kłoda Underhand Chop będzie przerąbana. I pierwszy robi to Szymon Grunwald, ale tuż za nim jest Marcin Darga. I idą łeb. Ale doping, proszę państwa! Poprosimy o doping oklaskami! Proszę państwa, proszę pamiętać, że Szymon ma 16 lat! Szymon ma 16 lat, proszę państwa! I chciał już wystartować w tych zawodach wcześniej, ale było to niemożliwe, ponieważ dopiero zgodnie z regulaminem zawodów od ukończenia 16 roku życia można pracować przy użyciu pilarki spalinowej. Także forma zawodników jest na pewno teraz bardzo wysoka, bowiem już przygotowani są do tych... Ale! Brawo! Wielkie brawa! Szymon zakończył rywalizację z czasem 1.10. Marcin Darga jeszcze będzie za chwilę kończył, ale oczywiście będziemy czekali na decyzję sędziego, który przygląda się, czy wszystko jest zgodnie z regulaminem. I wielkie brawa dla obu zawodników. On robił ten oddechanie regularne, nie? Zapraszamy zawodników na proscenium. Mój kanał oglądają, to wiesz. Sędzia zwrócił uwagę, że siekiera powinna być w tym kątku, prawda? Ok, ladies and gentlemen, okay, let's go! Brawo! Szymon, pozwól tutaj. Proszę państwa, najmłodszy z polskich zawodników, schodząca gwiazda tak naprawdę. Szymon, podejdź tutaj do mnie. No widzicie, zanim podejdzie, to najpierw ma ten nawyk, że musi siekierę schować, tak? Kiedyś żona Krzysia Majewskiego, zapytana przez dziennikarza, jak to Krzysio robi z siekierą? Powiedziała, że niewiele by robił, tylko by prawie spał. Tak było, Krzysio? Tak, z siekierą. Zobaczcie, zawodnik natychmiast schował siekierę do tego ochraniacza. Szymon, powiedz, jak to jest startować wśród zawodników dojrzałych, pełnych seniorów, ty jako junior jeszcze ruszy? Jest to nie lada wyzwanie. Powiedz mi, jak myślisz, w Wiedniu udać się powtórzyć to, co było w ubiegłym roku? Postaram się zrobić wszystko, żeby dało powtórzyć. Szymon mówi, że będzie się starał powtórzyć swój sukces z ubiegłego roku. I have news. He has a world record for the rookies in the trophy. Proszę państwa, rekord świata! Rekord świata w kategorii junior. Mieli ochronniki słucho okulary i ruszyli do następnej konferencji na Underhand. Tata podpowiada Mikołajowi o kolanach, wspomina, że ma uginać nogi. Krzysztof Majewski i na stanowisku numer 2 Mikołaj Grunwald. Równocześnie zakończyli tę konkurencję. Będą
emocje do samego końca. To jest bardzo ważne w konkurencji trofi. Pamiętać o tym, że jest cały czas przed nami jeszcze dużo pracy do wykonania, żeby nie dawać sobie wszystkiego na początku, tylko potrafić te siły rozłożyć. Zawodnicy to potrafią zrobić doskonale. I widzicie Państwo, że już zaczęli ostatnią konkurencję. Jeszcze tylko parę uderzeń zostało, ale też czasu coraz mniej, bo mamy w tej chwili minutę i 40 sekund. Przypominam, 2 minuty są tym granicznym czasem, który spowoduje, że jeżeli nie zdążą zarobnicy, to powinny zostaną dyskwalifikowani. Także wielkie brawa, jeszcze 5 sekund i parę uderzeń się kierą. Dajmy sobie wszystko, uda się. 2 minuty minęły i czas został zatrzymany w tym momencie. Niewiele zabrakło. Jest komenda do przygotowania. Do odpalenia pił. Athletes ready! Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Ogromne brawa dla zawodników. Doping jakiś, proszę Państwa. Doping. Rozgrzewajcie troszkę te dłonie. Ciepłe dłonie to podobno więcej zdrowia. Tomek Kowal już przy konkurencji single bet, a więc tutaj już walczy z piłą twoja, moja, ale w tej konkurencji single bet, czyli z jednej strony zawodnik posługuje się tą piłą. Tomek jest już w połowie kłody. Tomek, jest minuta. Spokojnie, Tomek, ale do przodu. Jest równa minuta, 4 sekundy. Sporo czasu jeszcze, Tomek, ale idziesz na całość. Idziesz, Tomek. Okej, i konkurencja standing. Masz całe 50 sekund, ale Tomek. O, ja kibicuję Erikowi. Erik. Erik, dopingujmy Eryka troszkę, bo ten underhand mu niekoniecznie leży. Widocznie ta kłoda jest dla niego ciężka do pokonania, a jeszcze dwie konkurencje. Ale. Tutaj kłoda Tomka Kowola się rozsypuje, ale to nie ma znaczenia, proszę Państwa. On ma przeciąć tą kłodę, ale mamy jeszcze... Tomek, idziesz 15 sekund, Tomek. Na całość, Tomek, ale jeszcze uderzenia od góry. 15 sekund niecałe. 10 sekund, Tomek, aby przerąbać. Idziesz, Tomek. 5 sekund, Tomek, brawo! Brawo, Tomek! Ogromne brawa! Eryk, kończysz! Eryk jeszcze chce przerąbać underhand kłody. Okej. I w tym momencie sędzia dał znak, informację zagwizdał, że minęły 2 minuty właśnie. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Dawaj. I na stanowisku numer 1 widzicie Państwo Arkadiusza Drostka. Na stanowisku numer 2 Michał Dubicki, Sycu. Wielkie brawa dla obu zawodników. Teraz zawodnicy walczą nie tylko o to, żeby znaleźć się w ósemce, ale żeby zdobyć jak najlepszy czas, bowiem zawodnik pierwszy, który zajmie pierwsze miejsce w tym naszej rywalizacji, w ćwierćfinale zmierzy się z zawodnikiem z ósmego miejsca. Także bardzo ważne jest to dobre rozstawienie, żeby potem ułatwić sobie drogę do finału. Yes.
Minęła minuta i 5 sekund i Michał już przeszedł na drugą stronę w konkurencji Tenin Brovčov. Arkadiusz Drozdek w tej chwili rozpoczyna rąbanie. W tym momencie minuta 17:46, nieoficjalny czas Michała Dubickiego, to według mnie pozwoli mu w tym momencie uplasować się na drugim miejscu. Arkadiusz Drozdek za chwilę upora się z tą kłodą drewna. Jeszcze zostało jedno uderzenie, tak jest. Brawo. Minuta 42:81. Poprosimy teraz sędziego, żeby sprawdził, czy wszystko zostało wykonane. Chłopie są! Ready! Stand to your timber! 3, 2, 1, go! I ruszyli! Ale panowie, ale poprosimy o doping, proszę państwa! To jest ostatnia para na podeszcie, która walczy o wejście do ósemki! Artur Krupiński, Jacek Grynwald, stanowisko numer 2. Panowie, 27 sekund. 30 sekund, idziecie na całość. 32 sekundy. Jacek Grynwald wysunął się na prowadzenie, ale niewielką przemagę nad Arturem Krupińskim. 40 sekund, panowie. Teraz ale idziecie na całość, idziecie na całość. Najważniejsze. Idziecie na całość, Jacek Grynwald, Artur całą piłą. Ale Jacek, dobrze. Dawaj, 52 sekundy, 59 sekund Jacek. Ale, Artur, minuta, idziesz na całość Artur. Macie panowie szansę na bardzo dobry wynik. Jacek już przeskoczył na drugą stronę i za chwilę jeszcze dwa uderzenia i poradzi sobie z tą wodą. Ale Jacek, spokojnie. Jeszcze dobry. Minuta 20, jeszcze jest czas dobry. Minuta 20. I ostatnie uderzenie, okay. Tak jest. Okej. Okay. Artur. Ale Artur, minuta 29. Oj. Panie Arturze, jeszcze 20 sekund. Proponujemy wykorzystać czas do samego końca. Zapraszamy zawodników na proscenium. Świeże po antybiotyku powiem. Okej, lekarzem Jacku zapraszamy na show. Stanley. Tu? Okej. Czyli zawodnik na stanowisku numer 1. Dyskwalifikacja, ponieważ nie dokończył biegu. Jacek Grynwald dokończył i tym samym wszedł do ósemki. Tak jest, tym samym. Ready! Stand to your timber. 3. 2, 1, go! I rozpoczęła się rywalizacja ćwierćfinałowa w zawodach Polish Trophy Steel Timber Sport 2022 w Sycowie. Proszę zobaczyć stanowisko pierwsze. 16-letni Szymon Grynwald na stanowisku numer 2. Arkadiusz Drozdek, mówiłem, już najbardziej utytułowany polski zawodnik, 10-krotny mistrz Polski i będzie miał na pewno co robić, żeby poradzić sobie z Szymonem. Szymon już kłodę underhand przerąbał i zaczyna single back, ale Arek też nie odpuszcza i zaczyna już walczyć z kłodą w single backu. To już jest trzecia konkurencja. Ja przypomnę tylko, że Szymon będzie w przyszłym tygodniu reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów. Szymon już zakończył. 50 sekund mu to zajęło i przystąpił do ostatniej konkurencji, ale Arkadiusz ma zaledwie 3 sekundy straty. Także tu jeszcze wszystko może się zdarzyć, wydaje mi się. Wielki dawaj i dopingujemy obu zawodników. I brawo! I Szymon upadł się z tą kłodą. W czasie minuta 12 sekund, 58 sekund, jest to czas nieoficjalny.
A Arek będzie też miał znakomity czas, bo na pewno się poprawi w stosunku do tego, co uzyskał. Tam było 1,40 z kawałkiem, a teraz jego czas, zaraz zobaczymy, ile wyniesie. No, jeszcze jedno uderzenie chyba. Nie, jeszcze jedno. 1,40,17. 1,40,17, a czas poprzedniego biegu to 1,42,70. The winner is Simon Grunwald. I Szymon Grunwald jest pierwszym. Tak, gentlemen. Warm up yourself. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Dawaj! I zobaczcie Państwo, praktycznie równocześnie zaczęli tę konkurencję. Dawaj! Wiemy tyle, że zwycięstwa tej rywalizacji spotka się z Szymonem Grunwaldem w półfinale, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak tutaj pójdzie. A powiem Państwu, że ci dwaj zawodnicy razem trenują nawet, są obaj z województwa pomorskiego, także na pewno chcą jak najlepiej chociażby przed sobą wypaść. Jacek już rozpoczął konkurencję single back. Marcin Darga w tej chwili zaczyna pracować tą piłą single back o długości ponad 2 metrów. I przewaga Jacka jest, jak widzimy, tam jeszcze kawałek kłody został, który musi zostać docięty. Teraz Jacek dociął ten kawałek kłody i zaczyna konkurencję standing block chop. No jest szybsze jakieś 3-4 uderzenia, ale wydaje mi się, że Marcin Darga szybciej uderza w tą kłodę stojącą. Zobaczymy zaraz, co się wydarzy dalej. Kto przejdzie na drugą stronę? Jacek przeszedł. Teraz Marcin przebiega, zobaczymy co dalej, proszę Państwa, wielkie emocje, a to kto trafi do półfinału dzisiejszych zawodów. Czy będzie to Jacek Grunwald? Ach tak! Athletes ready! Stand to your timber! 3, 2, 1, go! I praktycznie równocześnie zakończyli pierwszą konkurencję. Ja tylko przypomnę Państwu, Mick drugi był po pierwszej eliminacyjnych biegach. Krystian zajmował 7 miejsce. I zobaczymy, jak im teraz pójdzie. Oboje mają swoich kibiców, bo słyszymy, że doping i dla Krystiana, i dla Michała. Którzy kibice będą głośniejsi? Pokażcie Państwo. I zaczynają obaj panowie konkurencję single bar. Ja przypomnę, to jest koronna konkurencja Krystiana na stanowisku numer 2, ale Michał już sobie poradził z tą kłodą w błyskawicznym tempie. I zaczyna z konkurencję standing block chop. A teraz Krystian zaczyna rąbać kłodę stojącą. I Michał Dubicki w tym momencie zakończył rywalizację na stanowisku 1. Ale Krystian uzyskał znakomity czas, proszę Państwa, zostały jeszcze ze 2 uderzenia siekierą. O, i w tym momencie zakończył rywalizację. Brawa dla obu zawodników, bo przypomnę, to już drugi był występ. Ok, gentlemen, warm up yourself. Athletes, ready! Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Oh.
I proszę zobaczyć, równocześnie rozpoczęli konkurencję single back. I wydaje mi się, że Kamil wysunął się trochę na czoło, ale zobaczymy zaraz. Tak jest. Nie, to znowu się wyrównało. O jedno uderzenie niecałe. Chyba Kamil jest z przodu, ale tu jeszcze wszystko jest możliwe. Na pewno Marcin nie odpuści, także będzie walka do samego końca trwała. Wielkie brawa dla obu zawodników. Znakomity występ. Proszę zobaczyć, jakie świetne czasy. Minuta 17, minuta 23. Mimo że Marcin przystąpił do standingu chwilę później, to jednak aż o 5 sekund brata pokonał. Ok, ladies and gentlemen, winner is stand A, Marcin Dubicki. Wielkie brawa, zostańcie panowie. Ok, gentlemen. Warm up yourself. Athletes, ready. Stand to your timber. 3, 2, 1, go. Rozpoczęliśmy stanowisko 1 Szymon Grünwald, stanowisko 2 Jacek Grünwald. Mogę Państwu powiedzieć tyle, że zwycięzca tego biegu zakwalifikuje się do finału i będzie to oznaczać, że będzie miał zapewnioną kwalifikację do europejskich kwalifikacji World Trophy, które odbędą się 2 lipca we Francji. No i Szymon chyba stracił siły, słuchajcie, drodzy Państwo. Jacek zdecydowanie wysunął się na prowadzenie. Bardzo ładne cięcie wykonał Jacek Grünwald na stanowisku 2. I w świetnym czasie wydaje się, że zakończy. Brawo! Minuta 13. Świetny czas, chyba najlepszy czas. W ogóle powiem Państwu, że to jest rekord życiowy Jacka Grünwalda. Uzyskany w zawodach trofi. Bowiem dotychczasowy jego najlepszy wynik to minuta 24:47. Brawa dla obu panów. Okay, ladies and gentlemen, and the winner is Jacek Grünwald. Brawa. Okay. Okay, gentlemen, warm up yourself. It's ready. Stand to your timber. 3, 2, 1. Go! Praktycznie idą łeb w łeb, proszę Państwa, cały czas. Oj, Michał zakończył, tak, sprawdził, że zakończył, ale znowuż będą zaczynać w tym samym momencie, zobaczcie Państwo. Dawaj, Marcin, szybciej! I teraz chyba Michał się
wysforował, tak, znaczącą przewagę zyskał i już przystąpił do ostatniej konkurencji, do Standing Gobczok. I wydaje się, że przewaga jest jego na tyle duża, że jeżeli nie popełni jakiegoś błędu, to powinien w tym biegu zwyciężyć i zakwalifikować się do finału. I ostatnie uderzenie. Minuta 12:97. Poczekajmy jeszcze na decyzję sędziego i wielkie brawa dla Marcina. Pomóżmy mu, tutaj mi ostatni. Ale Marcin, ale! Marcin! Jest! Okay. Brawo! Okej, ladies and gentlemen, and the winner is Michał Dubicki. To jeszcze prosimy panów o pozostanie. Ready! Stand to your timber. 3, 2, 1, go! I ruszyli, proszę państwa. Szymon zebrał siły, ale Marcin też w bardzo szybkim tempie poradził sobie z pierwszą stroną Kłody Vanderhendschow. Zobaczmy, kto zwycięsko wyjdzie po drugiej konkurencji. Marcin Dubicki. I widzicie państwo, idą łeb w łeb obaj zawodnicy. Będzie do samego końca bardzo wyrównana walka. I Marcin pierwszy się uporał. Jedno, dwa uderzenia jest przed Szymonem Grünwaldem. Zobaczymy, czy to wystarczy do zwycięstwa i do zdobycia trzeciego miejsca w dzisiejszych zawodach. Obaj przeszli już na drugą stronę i kończą rąbać w konkurencji. Standing block chciałby Szymon Grünwald jednak jest szybszy. Wynikiem 1:05:45, ale Marcin chyba ustanowił swój rekord życiowy w tym momencie. Znakomity start obu zawodników. Zobaczcie państwo, jaka różnica czasu, tylko pół sekundy między nimi. Ladies and gentlemen, the winner is Simon Grubel. Brawa dla Szymona. Jacek, w tym momencie strata nie jest wielka. Wszystko jeszcze jest możliwe. 40 sekund minęło, a Michał już skończył konkurencję singla. Sekundy. Czy będzie najlepszy wynik dzisiejszego dnia? Wspaniała walka, proszę państwa, do samego końca. Co się jeszcze wydarzy? Jacek goni Michała, ale nie da rady. Ale zobaczcie państwo, jak niewiele zabrakło. Jedno uderzenie dosłownie. Poczekajmy na wynik, co powie sędzia. Czy wszystkie konkurencje zostały przerąbane, wykonane zgodnie z regulaminem? Okay, ladies and gentlemen, the winner is Michał Dubicki! Artur Krupiński. I Tomasz Kowol. Tomasz Kowol zajął 9. miejsce.
On zmieścił się w czasie, zajął minutę 56 sekund, taki czas uzyskał w zawodach. Widać tam naturalną siłę, nie? No. I teraz... Właśnie kolega, bardziej zainteresowany sportami, ale to warto. Witamy na scenę ośmiu najlepszych dzisiejszych. Pytał, czy tak ośmiu najlepszych zawodników dzisiejszych zawodów. Ósme miejsce zajął Marcin Darga, który musiał nas opuścić. Czy tylko jakby tą swoją konkurencję, nie? Ale z tego, siódmy jest Arkadiusz Krosnek, który jest z nami w Wielkiej Brała. Witamy Arka na scenie. Tak jak go przedstawialiśmy, proszę Państwa, to jest najbardziej utytułowany polski zawodnik. Szóste miejsce. Przez wiele, wiele lat reprezentował Polskę na arenie zawodowej. Najbardziej rozpoznawalny polski zawodnik do niedawna i najbardziej lubiany wśród zawodników w elicie zagranicznej. Ogromne brawa dla niego. Właśnie zagadałem z jednym zawodnikiem, to mi pokazywał, w aucie 7 siekier i każda inna szlifa do innego drewna. Siódme miejsce, szóste miejsce teraz. Książki można pisać. Szóste miejsce, Krystian Kaczmarek, brawo. Krystian Kaczmarek, również utytułowany polski zawodnik, reprezentant Polski na wielu zawodach, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. No, książki już się... Brawa dla Krystiana. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Fajnie by było. No. Tylko, że to właśnie zabytkowa polska książka, bardzo stara, nie? Z 1948 roku i to był poradnik dla... Czekamy na kolejnych zawodników. Dla pracowników leśnych, dla Dwali. Tam jest właśnie opisane kąty, jakie siekiera ma mieć, jak ją odnowić, jak osadzić, skąd wziąć drewno na trzonek. Trzeba zawsze opanować. Techniki używania tego, nie? Cała geometria trzonków. Kamil Dubicki, piąte miejsce, zapraszamy! Fajna jest ta książka dlatego, że to jest poradnik, więc tam jest 100% merytoryki, zero lania wody. Ja to nie lubię takich powieści. Kamil, gratulacje! Gdzie jest dużo po prostu bajki, nie? Czwarte miejsce! Podparte doświadczeniem i testami. Mają Marcin Dubicki! Ogromne brawa! Wiadomo, wada jest taka, widzę jakaś kontuzja, że w tamtych czasach były rosyjskie, nie? Bardzo mocno. Nie? Lewą ręką, co to Marcin się wzory generalnie tam są albo rosyjskie, albo niemieckie. Polskich takich typowo to jest niewiele. Życzę, że tak powiem, timber sportowca uszkodzenia od siekiery. Wow, słuchajcie, to tak troszkę pożałujmy. Wow. Co mu się stało? Żałujemy go, prawda? Ale też ma na pewno opiekę żeńską domową. I ta domowa izba, jak jest, domowa izba tamtego wszystkiego, zadba o to. Okej, zapraszamy trzeciego zawodnika. Trzecie miejsce i najniższy stopień podium w dniu dzisiejszym zajął Szymon Grünwald. Brawa! Najmłodszy polski zawodnik, proszę Państwa. Dla Szymona się należą największe brawa i zbudowanie regulaminu świata dzisiaj. Szymon, poczekaj. Gratulujcie, odwróć się. Zapamiętajcie to, moi drodzy, bo to jest dzisiaj w Sycowie dwa razy pobity rekord świata juniora. Szymon Grünwald! Szymon, gratulacje! Drugie miejsce. W finale wielkim zajął Jacek Grünwald. Zobaczcie, jak się poruszają seniorzy. To jest zwolnione tempo. Jacek Grünwald wchodzi na scenę. Tak, ze spokojem. Triumfalnie, Jacek, gratulujemy. Słuchajcie. Senior lodu, ale i senior w naszych zawodach. I junior. Tak patrzę na was, to może stoi trochę niżej. To prawie kolorowy. Szkoda, że wcześniej się nie dowiedziałem o tej imprezie. To bym napisał tutaj do nich, może by mnie wpuścili, żeby nagrać sobie z perspektywy normalnego reportera. Tak, wczoraj się dowiedziałem, dzisiaj przyjechałem. Ja też się wczoraj dowiedziałem. Nie i proszę Państwa, nadeszła wielka chwila, by ogłosić zwycięzcę zawodów Polish Trophy w Sycowie. Ja to miałem masakryczną tutaj drogę, nie? Jadę autostradą 140-150, bo się spóźniałem. Wyobraź sobie, że chłopcik Łoczenko stoi na poboczu na awaryjnych, nie? Ja za nim byłem, nie wiem, ze 100 metrów, a on normalnie powolutku mi na pas wjeżdża, nie? Cudem wyhamowałem, nie mogłem zjechać na lewy pas, bo mnie goś jakimś mercem wyprzedzał aktualnie. Akurat udało się tak, że jak już siedziałem na dupie tego cinkola, to mnie tym mercem wyprzedził i odbiłem w lewo, nie?
Masakra, no. Proszę Państwa, i teraz oczywiście... Myśmy się nie spotkali. Mi by się nic nie stało w Subaru, nie? Zrobiliśmy ale... trochę dekoracji, przesuniemy chociaż jakby tam policja zjechała z tyłu i tak dalej, to pewnie bym tam do tej pory stał, nie? Mieli dojście do wręczenia nagród. No tak, no i auto rozbite, to na chatę latają, nie na imprezę. W takiej sytuacji w życiu nie wiem, żeby gość na autostradzie nie spojrzał w ustawę, to są dyplomy i u siebie był na podwórku. Honorowe medale, które wręczają pan burmistrz, pan nawet prezes Tomasz Cichoński. Nawet nie zdążyłem spojrzeć, kto tam siedział, nie? Czy jakiś dziadek, czy ktoś, nie wiem. Prawdopodobnie, albo dama. No. Ale w ogóle zero wyobraźni, nie? A jakby tak pod tira wyszedł, to nic by z niego nie było. Nic. I teraz pamiątkowe, tak, oczywiście. Poszedłem po autografy, nie? Właśnie jeden z zawodników, ten największy, mi mówi, a ja cię znam. Ja mówię, no miło mi, nie? Mówi mi, że oglądał testy właśnie tych siekier zawodniczych, bo ja jako jedyny chyba w Polsce coś takiego nagrałem, nie? I mówi mi, że to od niego kupiłem, nie? Gdzie nawet nie miałem, no, nie miałem takiej wiedzy. Właśnie mu mówię, że ale na trzonkach były inicjały PW z tyłu, nie? Ja mówię, to chyba nie twoje. On mówi, że nie, że jak to przyszło z fabryki, z tu ataki, to oni tak właśnie piszą. Mówi, że sam nie wie, co to znaczy. Pewnie inicjały gościa, który to produkował, nie? Zaraz, tam jeszcze są. A handluje się tyrami też? No nie, ja nie wiem. Nie, już nie pytałem, dlaczego on je w ogóle sprzedawał. Trzeba zawodnika, ale... który by ciężli też nałożyć. Nie wiem, z jakiegoś powodu je sprzedał w każdym razie. Może już swoje zrobiła. Fakt, że te jego siekiery, one nie miały szlifów pod zawody. One miały szlify bardziej do treningu, to były takie treningowe, nie? Nie zawodnicze. Może mu się nie chciało przerabiać, a może kupił sobie, wiesz, nowe, lepsze i powiedział, po co mam to trzymać? Przecież wiadomo, że fajnie coś takiego mieć, nie? Jako pokazać potem wnukom, nie? Że pas. Od tego zaczynałem na zawodach, czy tam jakieś treningi. No. Ja tu mam dylemat z tym jerseyem, bo to z jednej strony moja ulubiona siekiera, z drugiej strony dostałem autograf na żelejstwo, to szkoda rąbać, nie? To zaraz się zetrze. Musiał drugiego. Chociaż w sumie mam Kentucky, której jeszcze nie recenzowałem, nie? Przybytku głowa nie dobra. A dokładnie. W aucie w bagażniku to Szwedkę włożę, taką 0,9 kg wojskowo. No, a jerseya to ostatnio jakoś tak nie wrzuciłem i po prostu jeździ. No, generalnie w Polsce nie da się ukryć. U nas siekiera zazwyczaj kojarzy się tylko i wyłącznie z łupaniem drewna, nigdy z cięciem praktycznie. Niedocenione, niezauważone nawet. Ogromne brawka! Wielkie brawa! Bo jak ktoś nie zna wydajności dobrej siekiery, to mi się zawsze wydaje, że to się niczego nie nadaje. Dopingowaliście, poprosimy może jeszcze tu widzimy, że będzie odegranie. Jak tam parę mistrzostw oglądamy. Można powiedzieć, raczkujący sport. No zawsze. Albo Amerykanie właśnie, albo jakiś Australijczyk, nie, ale to takie już potężne kafary, nie? No takie jak moi drodzy, największy. Myślę, że tak jak stoją w tej chwili. To właśnie mówiłem, no. Nie wiem, czy się orientujesz, ale w Basku mają też takie zawody, nie? Tylko że klocki to mają metr. One more time, we are the champions. To jest tak, że każdy, który rąbie, ma swojego pomocnika, który taką tyczką odseparowuje te kliny, żeby mu się nie mieszały, nie? I oni to robią na dwa razy, czyli tak jak on tu robi. Kończymy zawody.